Cześć, jesteście gotowi na kolejną porcję ciekawostek o naszym mieście? Zobaczcie, co przygotowałem dla Was w tym filmie i bez zbędnego przedłużania zaczynamy! Na miejscu pierwszym znalazła się ulica Zacisze, odcięta od reszty miasta, brukowana ścieżka, spokój otaczającej natury. Spacerując tu można zapomnieć, że jest się w mieście. Dróżka ciągnie się pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a rondem Piłsudskiego. Warto wybrać się tutaj na spacer, odwiedzając przy okazji Park Zacisze i pobliski Park Kopernika. Na drugim miejscu jest Pająk, nazwany pieszczotliwie Pajączkiem, konstrukcja wieży widokowej znajdującej się w pobliżu Mostu Staromiejskiego w połączeniu z architekturą miasta wywołał wiele kontrowersji oraz wzbudza wiele dyskusji. Wieża pierwotnie nie miała swojej jednej oficjalnej nazwy, dlatego do powszechnego obiegu wszedł termin używany przez architektów, czyli dominata. W późniejszej oficjalnej nazwie infoglob nie udało się wyprzeć pierwszej, dlatego obecnie używa się obydwu. Pod wieżą widokową mieści się przejście podziemne oraz lokale handlowo-usługowe. Pozycja numer 3 to kamienica wielu stylów stojąca przy dawnym placu Parad, a obecnie u zbiegu Dzieci Wrzesińskich i Warszawskiej. Kamienica zadziwia swoją nietypową architekturą. Została wybudowana w latach 1905-1908, a wyróżnia ją niezwykła mieszanka stylów. Znajdziemy tu wiele elementów w stylu secesyjnym. Fragment muru pruskiego na szczycie, wieżyczkę czy typowe dla stylu polskich dworków okienko, tak zwane bawole oko. A na miejscu czwartym moja ulubiona nazwa, czyli Biały. To potoczne określenie dawnego spichlerza. Mieści się w nim obecnie filia Muzeum Lubuskiego, które ma kilka oddziałów. Spichlerz został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku, stanowiąc zaplecze żywnościowe dla armii. Spichlerz pełnił swoje funkcje magazynu do 75 roku, a w 76 budynek został wpisany do rejestru zabytków. W punkcie piątym wspomnę, że Gorzów to miasto na 7 wzgórzach. Czy na pewno 7, nie wiem, ale na pewno wyjątkowo dużo. Mieszkańcy i miłośnicy miasta lubią mówić akurat o 7, nawiązując w ten sposób do otoczonego właśnie taką liczbą wzniesień Rzymu. Ile jednak naprawdę jest wzgórz w mieście? Nie wiadomo. Ci, którzy liczą swoje rachunki, opierają się na różnych założeniach. W szóstym punkcie powiem Wam, że w mieście funkcjonuje 9 fontan. 4 z nich mają automatyczne uzdatnianie wody. Fontanny znajdują się m.in. na Starym Rynku, Parku Górczyńskim, Placu Grunwaldzkim, Parku Kopernika oraz 2 w Parku Róż, bo pływająca też się wlicza. 7. W Gorzowie nad rzeką Wartą są 4 mosty. Staromiejski, Lubuski, Most Żelazny, tak zwany kolejowy, i most w Wieprzycach. Do tego 3 mosty nad kanałem Ulgi. Ósemeczka w naszym zestawieniu to Stal Gorzów, znany polski klub żużlowy założony w 1947 roku. Żużlowcy ścigają się na stadionie imienia Edwarda Jancarza, znajdującego się na ulicy Śląskiej na Zawarciu. Stadion zbudowano w latach 1950-1951 i ma 15 tysięcy miejsc. 9. pozycja to pomniki, których w mieście jest 17. Najbardziej znane to pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Jana Pawła II, Edwarda Jancarza, Szymona Giętego oraz Pawła Zacharka. W mieście jest też 5 obelisków oraz 9 rzeźb. No i dotarliśmy do 10. ciekawostki, czyli do murów obronnych. Jest to obok katedry drugi najstarszy zabytek Gorzowa Wielkopolskiego. Mury obronne zbudowano z kamieni narzutowych i zwieńczono cegłą. Aktualnie zachowany jest niewielki, bo 130-metrowy fragment muru z 4 basztami, który można podziwiać przy ulicy Zabytkowej. Pierwotnie całokształt miał kolosalne rozmiary, albowiem osiągał długość 4400 metrów. Myślę, że w tym odcinku to na tyle, moi mili. Jeśli bardzo Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek powiadomień. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!